Debata dnia. Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski, witam serdecznie w debacie dnia, w popołudniowym spotkaniu publicystów, komentatorów, których bardzo serdecznie witam. Są z nami Andrzej Rafał Potocki z tygodnika Sieci. Witam Panie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. I pan redaktor Tomasz Walczak, Super Express. Kłaniam się, niestety, dzień dobry. Pan redaktor Walczak w zapowiedzi tej audycji na portalu społecznościowym powiedział, że będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza świat. No więc przystępujemy do tego dzieła. Panowie, dzisiaj rano Trybunał Konstytucyjny zgodnie z zapowiedzią wydał werdykt w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i stwierdził, że kadencja rzecznika trwa 5 lat i wszelkie przepisy, które pozakonstytucyjne, które tworzą sytuację jakiegoś pełniącego obowiązki, są po prostu z konstytucją sprzeczne. Spróbujmy odpakować to z tej politycznej warstwy na początek przynajmniej i z oceny działania obecnego rzecznika, pana doktora Bodnara. No, pan redaktor Walczak, panie redaktorze, to w zasadzie co miał orzec Trybunał Konstytucyjny? 5 lat to jest 5 lat, nie 5,5, nie 6, ani nie żadne dożywocie. No tak, no ale przepisy dotyczące i Rzecznika Praw Obywatelskich, i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli sprawdzają tą instytucję pełniącego obowiązki do czasu wybrania nowego prezesa. To ja od razu wejdę w słowo, bo Trybunał Konstytucyjny w takim postanowieniu sygnalizacyjnym od razu zwrócił Sejmowi uwagę na niestosowność również tamtych przepisów. Te przepisy, o których Trybunał nie mógł wydać władczego wyroku w tej sprawie, bo jest związany treścią wniosku. Natomiast zwrócił Sejmowi uwagę, że tamte przepisy należałoby również znowelizować. No tak, to chodzi o to, że no to nie bez kozery zostały wprowadzone takie rozwiązania, bo zapewniają one pewną kontynuację urzędów bardzo istotnych. To są też instytucje, jakim jest Narodowy Bank Polski, NIK, czy właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Więc to, że akurat parlament nie może się między sobą dogadać i wybrać następcy, w tym przypadku Adama Bodnara, no to już jest sprawa parlamentu, sprawa pozaprawna, tak? No, Adam Bodnar. A może to jest odwrotnie? Może to właśnie takie przepisy tworzą sytuację, w której parlament nie może się dogadać, bo części tego parlamentu zależy na tym, żeby zupełnie prawem kaduka jakiegoś zasiedzenia Adam Bodnar kontynuował swoją misję, nie wiem, dożywotnio. Nie, no to tutaj z tego, co widzę, raczej jestem o tym przekonany. Wybranie następcy bardzo, bardzo zależało na tym. Opozycji zgłaszała swoich kandydatów, kiedy nawet Prawo i Sprawiedliwość nie miało takiego zamiaru, więc to, że dzisiaj Adam Bodnar kilka miesięcy po upływie kadencji nadal pełni funkcję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest tylko i wyłącznie polityczna zawierucha, też wywołana w dużej mierze przez Prawo i Sprawiedliwość. I to, jeśli już ktoś ma mieć pretensje do siebie o to, że tego rzecznika nie ma, no to Prawo i Sprawiedliwość. A pamiętajmy, demokracja to nie jest prawo kaduka, to nie jest narzucanie swojej woli komuś innemu, tylko to jest negocjowanie cały czas rozwiązań politycznych. Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszając swoich kandydatów, nie dało szansy też opozycji, żeby tych kandydatów poparli. No, mieliśmy opozycja dała szansę Prawo i Sprawiedliwości, bo tak łatwo tak powiedzieć, bo pani Rudzińska-Bluszcz, no przepraszam bardzo, ale dla prawicowej części strony sceny politycznej była zupełnie nie do przyjęcia. No ale świetnie przygotowaną kandydatką była, z dużym doświadczeniem pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, więc jeśli chodzi o podobnie jak pani posłanka Spurek, no ale to jest skrajna lewica nawet w Parlamencie Europejskim. No, nie wiem, czy pani Rudzińska jest skrajną lewicą, czy nie jest. To już jest chyba kwestia interpretacyjna pana redaktora. Pani Spurek, tak. No to jest pani Spurek, ale ona nie była kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc tutaj kandydat taki oddolny był zgłaszany. Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło, wybrało polityków, najpierw pana Wawrzyka, teraz pana Wróblewskiego, żeby
byli kandydatami z ich partii na Rzecznika Praw Obywatelskich, to też siłą rzeczy odbiera opozycji szansa na to, żeby zagłosować za takimi osobami. Ja mam wrażenie, to, że to do tego jeszcze wrócimy, panie redaktorze. Przepraszam bardzo, bo chciałem troszkę systematyzować te dyskusje. Andrzej Rafał Potocki, ja chciał wrócić jednak do budowania pewnego ładu instytucjonalnego w Polsce, bo jakoś rzeczywiście tak było, że ta ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich stworzona jeszcze przez Wojciecha Jaruzelskiego, potem dopiero uchwalono konstytucję, która tworzyła ten przepis sztywno 5 lat. W konstytucji jest szereg wyjątków, kiedy możliwe jest przedłużenie kadencji na przykład Sejmu w przypadku stanu wojennego, czy tam stanu jakiegoś nadzwyczajnego i tak dalej, i tak dalej. No ale nie można sobie przedłużać tej kadencji od tak, bo w zasadzie dlaczego? Andrzej Rafał Potocki, dlaczego to do tej pory nikomu nie przeszkadzało tak w tej trzeciej RP, że te różne instytucje pracowały no właśnie na takich kompletnie niejasnych zasadach? Dlatego, że nie było do tej pory takiej sytuacji, kiedy Sejm byłby w jednym ręku, Senat w rękach opozycji i akurat na ten czas przypadłby koniec kadencji czy to Rzecznika Praw Obywatelskich, czy to prezesa NBP i tak dalej, ale tych wszystkich urzędów kadencyjnych. To jest pierwszy raz taka historia, która spowodowała te dyskusje i te sytuacje. Z drugiej strony trudno mi się zgodzić z moim przedmówcą co do takiego sposobu rozumowania, że to partia rządząca nie daje szansy opozycji na wybór rzecznika. Nie po to partia rządząca wygrała wybory, nie po to partia rządząca ma większość parlamentarną, żeby skłaniać się na przykład ku koncepcjom rzecznikowania na przykład takich osób jak pani Bluszcz, które akurat nie reprezentują sposobu myślenia tej partii, która ostatnio wygrała wybory. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt tej sprawy to jest taki, że ja nie zauważyłem, żeby opozycja w jakimkolwiek sytuacjach szła na rękę ekipie rządzącej. W związku z tym, tym bardziej nie widzę, dlaczego miałoby być niby vice versa. Sytuacja jest prosta i jasna. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, proponuje taką, a nie inną osobę, bo taka jest fantazja, takie jest życzenie i taka jest chętka tych, którzy te wybory wygrali, a to, że tego rzecznika, że tej nowej postaci rzecznika nie można przeforsować, no to to już nie jest wina partii rządzącej, że akurat nie ma senatu i wziął się stąd pad. I stąd potrzebne było to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, bowiem mieliśmy kryzys. Kryzys może być dużo powiedziane, ale jakąś taką sytuację prawie że kryzysową w sensie ustrojowym. No i dzisiaj to zostało rozwiązane i ta sprawa dotyczy nie tylko, jak już wspomnieliśmy, Rzecznika Praw Obywatelskich, ale to także dotyczy również prezesa NBP, prezesa Najwyższej Kontroli i wszystkich tych, których urzędy są kadencyjne, które kadencje wygaszają. Zwracam uwagę, że to za chwilę będzie niewygodne orzeczenie w przypadku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale Tomasza Walczaka chciałem zapytać o argumentację prawną, no bo z jednej strony tutaj no już po raz 400 tysięczny o tym, że demokracja w Polsce umiera, to najdłużej umierająca demokracja chyba w dziejach wszechświata. Ta argumentacja jest strasznie taka emocjonalna. Była, znaczy pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, pani profesor Ewa Łętowska, powołana jest Wojciecha Jaruzelskiego. Nie wiem, czy umiemy dostatecznie zilustrować ludziom grozę tego, co się dzieje, no ale z drugiej strony ja nie słyszę naprawdę takiej rzetelnej argumentacji prawniczej, bo przypomnijmy, jak chodziło o kadencję pani prezes pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, no to było 5 lat i koniec, kropka, w sytuacji niecałkiem symetrycznej. Tomasz Walczak. Aspekty prawne, aspektami prawnymi, ale trzeba się również pod uwagę okoliczności całościowe, to znaczy
wziąć pod uwagę to, że rzecznik praw obywatelskich jest na tyle ważną instytucją z punktu widzenia interesów obywateli, to nie możemy sobie pozwolić na to, że nagle ten urząd zostaje opróżniony i zostaje bez osoby, która może te obowiązki wykonywać. Mamy taką sytuację, że za chwilę zostanie tylko biuro rzecznika praw obywatelskich, które nie ma takich uprawnień jak osoba, która testuje to w tą funkcję. I w takiej sytuacji dzięki decyzji Trybunału Konstytucyjnego się znaleźliśmy. Stąd właśnie potrzebne było to, że zachować tą ciągłość tej instytucji. Tak to samo mogło się zdarzyć z Narodowym Bankiem Polskim Czynnikiem, wracając do tej do tych rozwiązań, które w tych instytucjach panują. Zbyt ważne instytucje, żeby sobie pozwolić na to, że nagle nie ma tam osoby, która może w pełni korzystać z prerogatyw, które jej przysługują i w interesie państwa czy obywateli funkcjonować. To jest No, ale tym bardziej nie można sobie pozwolić na to, żeby funkcjonował tam urzędnik, który nie wiadomo, czy jest właściwie umocowany. No to na to zresztą zwracał uwagę Trybunał w tym ustnych motywach wyroku. Nie, no przecież mamy ustawę, która mówi, że do czasu wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich pełni funkcję dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich, więc umocowanie było jak najbardziej właściwe. No, to jest problem polityczny. Ale nie w konstytucji, co stwierdził właśnie Trybunał. No tak, ale konstytucja nie każdy aspekt życia ogarnia, dlatego jest krótkim dokumentem i dlatego mamy ustawy, które precyzują to, jak różne instytucje funkcjonują, więc akurat ten dokument zupełnie do mnie nie przemawia. Natomiast wracając do wypowiedzi pana redaktora Podolskiego, że Prawo i Sprawiedliwość taką chętkę ma, żeby sobie takiego, a nie innego rzecznika praw obywatelskich wybrać, nikt nie może mu przeszkadzać. No może, no generalnie demokracja nie polega na tym, że kto wygrywa wybory, ten ma absolutną władzę i traktuje państwo jak swój prywatny folwark, tylko jednak stara się działać w interesie ich obywateli i te interesy obywateli zabezpieczać. Rzecznik praw obywatelskich jest taką osobą, jest taką funkcją, jest taką instytucją, która o te interesy dba. Często wbrew rządzącym, no o czym przekonała się też kiedyś Platforma Obywatelska, dzisiaj przekonuje się Prawo i Sprawiedliwość i bardzo dobrze, żeby taka rzeczywiście osoba niezależna od rządzących była jednak na tej funkcji obsadzona, ponieważ no często trzeba jako rzecznik praw obywatelskich wejść przeciwko interesom rządzących, których interesie kolej jest to, żeby nikt się nie mieszał. No Prawo i Sprawiedliwość, rozumiem, bardzo by chciało mieć takiego bardzo spolegliwego rzecznika praw obywatelskich, który będzie trochę jak rzecznik praw dziecka, tak, który zamiast zajmować się realnymi problemami polskich dzieci, jakimiś fantazmatami prawicowymi o ideologii gender czy LGBT się zajmuje, a poważne problemy leżą odłogiem i nikt się nie zajmuje. Rozumiem, że tak chciało Prawo i Sprawiedliwość, żeby wyglądała funkcja rzecznika praw obywatelskich. Jak obywatele powinniśmy się na to nie zgadzać. Dziękuję. Oddaję głos. To ja jako obywatel właśnie się nie zgadzam na sposób, w jaki funkcjonował pan rzecznik Bodnar. Natomiast jeszcze chciałem pana redaktora Potockiego zapytać o możliwą treść tej nowelizacji. No bo ktoś w takiej hipotetycznej sytuacji, jak jesteśmy dzisiaj, nie ma rzecznika powołanego na kolejną kadencję. No ktoś jednak powinien zarządzać, skoro ten przepis jest niekonstytucyjny. I tutaj rozwiązania padają różne. Od takiej sytuacji, żeby, nie wiem, pan prezydent na przykład wyznaczył takiego tymczasowego zarządcę, komisarza o pokrojonych kompetencjach po pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jak pan myśli, jak by to mogło wyglądać? No, trudno jest powiedzieć. Jak na razie Trybunał Konstytucyjny wskazał jakieś rozwiązanie tymczasowe na najbliższe 3 miesiące. Pan Bodnar ma być PO rzecznika praw obywatelskich, to znaczy ma generalnie skupić się na administrowaniu, natomiast kwestie polityczne zostawić już swojemu następcy. Co będzie po tych 3 miesiącach, jeżeli opozycja w swoim uporze nie wybierze nowego rzecznika, czyli nie dopuści do wyboru nowego rzecznika, zobaczymy. No różne są warianty, czy to wariant tak zwany w cudzysłowie komisarski, czy też jakieś inne konstrukcje. Ja tylko jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi mojego przedmówcy, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość kombinuje nad takim rzecznikiem, który by uderzał w te kwestie gender, czyli tak zwane ideologie prawicowe. Takie coś jeszcze nie miało miejsca, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie ma jeszcze swojego rzecznika praw obywatelskich, natomiast swojego rzecznika praw obywatelskich miała opozycja,
postaci pana Bodnara, który był zdeklarowanym piewcą ideologii LGBT i generalnie jego działalność rzecznika... Panie redaktorze, to ja wejdę w słowo, bo dzisiaj pan poseł... dzisiaj pan poseł Szczerba na Twitterze wyraził się, że to nasz rzecznik praw obywatelskich. No właśnie, także tutaj już wychodzimy do przodu, narzekając na nowego rzecznika wybranego przez prawą stronę, kiedy jeszcze ten stary rządzi, a ten stary jest uważany przez opozycję za swojego, tak jak właśnie pan redaktor tu wspomniał, cytując posła Szczerbę, który dzisiaj dał kolejny popis swojego zachowania przed Sejmem, ale to już pomijam, to już powiedzmy sobie w ramach innej już audycji. Natomiast, tak jak już wspomniałem, no jeszcze nie został wybrany nowy, natomiast ten stary jednak dał się poznać z nie najlepszej strony, absolutnie, jak na przykład dla mnie, był osobą reprezentującą głównie właśnie lewicowy i to raczej taki bardziej skrajnie lewicowy światopogląd i głównie na tym skupiał, na obronie tych ludzi skupiał się w swojej pracy rzecznika. No właśnie pytanie do Tomasza Walczaka, bo to nie jest chyba problem, że rządzący mieli dyskomfort z rzecznikiem, z doktorem Bodnarem. Powiedziawszy, to jest dużo przesady w tym, że stanowił jakiś tam problem polityczny. Wręcz przeciwnie, mi się wydaje, że jego tezy były tak czasami groteskowe, że nawet aż było to korzystne dla obozu prawicowego. Natomiast obywatele, ja nie czułem, żeby mnie bronił pan rzecznik Bodnar wtedy, kiedy napadane były kościoły, kiedy obrażane były symbole religijne, kiedy pan Bodnar zaangażował się w zupełnie dziwaczną sprawę drukarza w Łodzi, wymusił na organach ścigania interwencję w tej sprawie, a z drugiej strony nie angażował się na przykład w obronę lokatorów wyrzucanych w Warszawie z mieszkań na 8 tysiąca wniosków o to, żeby pan rzecznik wniósł skargę nadzwyczajną, no to 2000 w ogóle nie rozpatrzył tych wniosków, a pozostałe rozpatrzył w ten sposób, że 40 kilku sprawach dopatrzył się takich okoliczności, które uzasadniałyby skargę. To jednak są liczby dosyć mówiące. Tomasz Walczak. No generalnie oczywiście panowie wspierają, że najgłośniej w tych sprawach, no oczywiście Adam Bodnar, przypadło mu urzędowanie w czasach, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czyli partia, która ma swoją agendę bardzo prawicową, podważającą pewne fundamentalne prawa obywatelskie. Więc siłą rzeczy... Prawa obywatelskie to które? Które są takie fundamentalne? Na przykład prawo do demonstrowania. Pamiętamy te ostatnie protesty, które brutalnie były tłumaczone przez policję kobiet. No. Jakie protesty były brutalnie tłumaczone przez policję? Przepraszam, że panu przerywam, ale bardzo proszę trzymać się faktów. Proszę nie krzyczeć, bo... Ja nie krzyczę absolutnie, nie, tylko bo będę musiał jak zwracam uwagę. Chwilę, a bardzo bym tego nie chciał. Nie zmienia to faktu, że Bodnarowi w trudnych czasach właśnie sprawować swoją funkcję, kiedy rzeczywiście bardzo gorący polityczny okres był, kiedy różne instytucje demokratyczne były niszczone przez Prawo i Sprawiedliwość, różne prawa obywatelskie były ograniczone, różne nagonki na różne mniejszości były przez rządzących przedsiębrane. Więc siłą rzeczy no, musiał się w tych sprawach wypowiadać, ale on przecież wypowiadał się nie tylko w tych sprawach. W sprawie akurat reprywatyzacji bardzo, bardzo angażował się w te sprawy. Angażował się w te sprawy niekoniecznie związane z zarzucaną mu ideologią lewicową i skrajnie lewicową, bo to jest zabawne, akurat Bodnara się za skrajnego lewicowca uważa. Więc siłą rzeczy nie jest tak, że był rzecznikiem tylko skrajnej lewicy w Polsce, ale był generalnie akurat rzecznikiem bardzo dobrze spełniającym swoją funkcję. I no, moim nie był, wyzwania. Jeśli chodzi o moje odczucia, to z pewnością był na antypodach, czego ja bym... Nie mówimy, panie redaktorze, o pana anegdotycznych odczuciach, o prywatnych odczuciach. Mówimy o generalnie całokształcie twórczości Adama Bodnara.
I to on moim zdaniem wypada bardzo pozytywnie. Ale pan też pewnie wziąć pod uwagę, że 50% tak circa obywateli polskich głosuje na obóz prawicy. Andrzej, Rafał Potocki, jak ocenia tę mijającą kadencję rzecznika Adama Bodnara? No na pewno nie tak entuzjastycznie jak mój rozmówca. Zdecydowanie. Ja już tak w poprzedniej swojej wypowiedzi mniej więcej oceniłem tę kadencję. Była to jednak kadencja z takim przechyłem na lewą stronę. I już sam fakt mówienia, że miało miejsce coś takiego jak brutalne tłumienie manifestacji przez policję z tego tak zwanego strajku kobiet, o którym też wypowiadał się rzecznik Bodnar, no to przepraszam bardzo, ja byłem na tych demonstracjach, widziałem to na własne oczy. Ja nawet byłem wręcz zdziwiony spokojem, jak policja się zachowywała. I to jest wszystko po prostu w porównaniu z tym, na przykład jak widziałem demonstrację w Paryżu, widziałem demonstrację na Zachodzie, w Niemczech, jak tam działa policja. To naprawdę tutaj to było wszystko na miękko, to było wszystko soft. Nie o to chodzi, po prostu w sytuacji, kiedy demonstranci obrażają policjantów, na Zachodzie dostają po głowie pałą i koniec dyskusji. Jest krótki temat. Natomiast tutaj naprawdę policja wykazywała bardzo dużą tolerancję. Raczej rzadko była ubrana w te stroje takie pancerne do tłumienia demonstracji. Nie możemy na naszą policję narzekać absolutnie, że jest zbyt brutalna albo zbyt ostra. To jest wszystko propaganda. Panie doktorze, wczoraj w Senacie pan rzecznik Bodnar powiedział coś takiego, że żeby przywrócić w Polsce demokrację, to trzeba będzie sięgnąć po takie jakieś zagraniczne posiłki w postaci OBWE. Naprawdę powiedziawszy, można mi tak uważać, ale bo tu żyjemy w wolnym kraju, ale czy to jest pogląd, który powinien wyrażać prawnik i w dodatku właśnie rzecznik praw obywatelskich, który powinien być rzecznikiem zarówno prawej, jak i lewej strony? No ale ciągle opozycja posiłkuje się za granicą i różnymi organizacjami zagranicznymi, czy to jakimś OBWE, jak w tej chwili pan Bodnar, czy to jak do tej pory miało miejsce Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Europejska, różne panie jurowe i tak dalej, które naprawdę łamiąc, to jest najgorsze, łamiąc traktaty, wtrącają się w sprawy, których się Unia Europejska w ogóle nie powinna wtrącać. No ale to jest typowe zachowanie naszej opozycji, a pan Bodnar, Adam, był takim nieodrodnym dzieckiem tejże. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, no był panie redaktorze, uhonorowany zresztą przez marszałka Senatu tym medalem, czy tam jakąś nagrodą właśnie. Panie redaktorze, postawmy tu przecinek. Zapraszam wszystkich państwa na serwis informacyjny. Debata dnia. Witam ponownie, Adrian Stankowski. W drugiej części debaty dnia są z nami, przypomnę, redaktor Tomasz Walczak z Super Ekspresu i redaktor Andrzej Rafał Potocki z tygodnika Sieci. Rozmawialiśmy o dzisiejszej, przed serwisem rozmawialiśmy o dzisiejszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Oceniliśmy Rzecznika Obywatelskich również, ale jeszcze jeden jakiś taki jeden aspekt został, który myślę warto poruszyć. To jest sprawa interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie urzędującego doktora Adama Bodnara, w sprawie zakupu Polska Press przez Orlen na wniosek pana doktora Bodnara. Sąd wydał takie, no właśnie niejasne dosyć
postanowienie. Nie bardzo wiadomo, czy Orlen może zarządzać spółką, którą nabył. Prezes Orlenu twierdzi, że może. No właśnie, Andrzej Rafał Potocki może nam to bliżej objaśni, no bo jeżeli własność udziałów przeszła już na nowego właściciela, no to przecież ten właściciel ma obowiązek, nie tylko prawo, ale ma obowiązek zarządzać spółką, bo inaczej, no kto by na przykład pensję zapłacił pracownikom? Andrzej Rafał Potocki. Teoretycznie tak, ale w praktyce, na moje oko, to prawnie sytuacja wygląda następująco. Przy tego typu zakupach to mieliśmy taki przykład, kiedy Agora kupowała grupę Radia Z, czyli Euro Z, i tam była sytuacja odwrotna. Kiedy to właśnie rzecznik, kiedy to Urząd Ochrony Konkurencji powiedział nie i sprawa trafiła do sądu, w tej chwili jest rozstrzygana przez sąd. Natomiast w przypadku tutaj kwestii Orlenu było odwrotnie. Urząd Ochrony Konkurencji zgodził się, nie uznał tego za działanie promonopolowe, natomiast innego zdania był sąd, który na wniosek właśnie Bodnara podjął tę sprawę. Szczerze powiedziawszy, mnie trochę jest trudno już komentować, bowiem ja traktuję ten wyrok, nie tylko zresztą ja ten wyrok tak traktuję, jako element buntu kasty sędziowskiej przeciwko reformom wymiaru sprawiedliwości, która to reforma została wstrzymana. I to są konsekwencje właśnie wstrzymania tej reformy, że tego typu wyroki zapadają. I teraz potencjalni sprzedawcy bądź też kupcy są w sytuacji bardzo trudnej, bowiem obecne prawo ingeruje w zakres transakcyjny pomiędzy przedsiębiorcami i doprowadza do takich absurdów, jak teraz właśnie w sytuacji, kiedy Orlen zakupił grupę Polska Press i nie wie, czy może tym gospodarować tą grupą, czy tym przedsiębiorstwem, czy też ma w ogóle sobie dać spokój, mimo że pieniądze zostały wypłacone. Po pierwsze, nie zostało zmienione to prawo, to jest pierwszy błąd i niestety to spada na ekipę rządzącą, a po drugie, cały czas mamy do czynienia z buntem kasty sędziowskiej, która paraliżuje działania państwa, szczególnie w obszarach takich jak na przykład media, kiedy wydawane są wyroki niekorzystne do tej pory nikomu nie przeszkadzało to, że to było niemieckie, a jeżeli to zmieniło właściciela, to od razu to zaczęło przeszkadzać i to jest właśnie tutaj podejrzane. Jednym słowem, częściowo jest to również wina obecnych władz, które do takiej sytuacji doprowadziły, nie ruszając tematu reformy sądownictwa, ani nie zmieniając odpowiednio prawa, tak aby one dopuszczało do tego typu transakcji. Ja dzisiaj dodam, że tutaj motywacja, argumentacja rzecznika Bodnara wydaje mi się zupełnie nieadekwatna, bo no, wolność słowa bardzo ważna rzecz, ale przed sądem antymonopolowym to się ma nijak do rzeczy właśnie, ale redaktora Tomasza Walczaka chciałem zapytać, bo dzisiaj pan prezes Daniel Obajtek spotkał się ze związkowcami w firmie Polska Press, którzy oświadczyli, że od 13 lat nie dostali podwyżek. Tak się zastanawiam, czemu pan rzecznik Bodnar tym faktem się nie zainteresował. Redaktor Tomasz Walczak, czy się słyszymy? Halo, teraz się słyszymy? Halo, już słyszę, to zdaje się coś u mnie było. Bardzo proszę, Tomasz Walczak ma głos. Naprawiliśmy problem techniczny. Nie wiem, czy w kompetencjach rzecznika praw obywatelskich są relacje między pracownikami a pracodawcami. To raczej coś, co powinno należeć do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Wiemy, jak w mediach wygląda sytuacja osób zatrudnionych. Jest ona pożałowania godna, to nie ma wątpliwości. Natomiast jeszcze wracając do tego, czy sąd miał prawo rozstrzygnąć tutaj w sprawie Polska Press i Orlenu. No ja tylko przypomnę, że rynek medialny to jeden z najbardziej regulowanych przez państwo rynków, mający zabezpieczyć interes obywateli do rzetelnej informacji i do wyrażania swoich opinii bez skrępowania
Rozumiem tą argumentację rzecznika Bodnara i rozumiem argumentację sądu, że przejęcie Polska Press przez uzależnioną od rządu spółkę Orlen może zagrażać po prostu. A jak była to spółka niemiecka, która bez skrępowania wyrażała niemiecki punkt widzenia, to było wszystko. Trochę mnie są rozbawi, panie redaktorze, z tym niemieckim punktem widzenia. Regularnie czytałem Polska Press i jakoś nie dostrzegłem tam Polsk Deutschów, którzy pracowali na łamach tej gazety, tylko porządnych dziennikarzy, którzy wykonywali swoją robotę. Nie widziałem tam... Wielu tak, nie, oczywiście. Nie widziałem tam agentów Angeli Merkel, ani SPD, ani innych tam instytucji państwa niemieckiego, którzy by pisali na łamach gazet Polska Press artykuły broniące interesy Niemiec. Natomiast chodzi o to, że państwo przejęłoby ogromny sektor rynku gazet lokalnych i regionalnych. Wiemy, co się stało, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy i zaczęło robić swoje porządki w mediach publicznych, więc jest to... No na przykład pan redaktor jest w tej chwili na antenie Polskiego Radia Publicznego. No tu mnie zapraszają, do TVP mnie nie zapraszają, bo tam na czarnej liście jestem, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak bardzo wiele złego się wydarzyło w mediach publicznych po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest obawa, że coś podobnego spotka Polska Press. Ja rozumiem tą argumentację, że może to być zagrożenie dla tej swobody wymiany informacji. I trzeba się z tym pogodzić. No mówię, jest bardzo regulowany rynek przez państwo. Gdyby nie był regulowany, to nie mielibyśmy sfery Rywina, bo nikt by sobie głowy nie zawracał zmieniając ustaw, żeby się do tego prawa dostosować. Tak więc trzeba się z tym trochę pogodzić i zrozumieć, jak ten rynek medialny wygląda. Nie tylko w Polsce, tylko w całym demokratycznym świecie. On podlega bardzo różnym regulacjom. Nie ma czegoś takiego jak utopia korwinistycznego, wolnego rynku, gdzie każdy może robić co chce i państwo się w to nie wtrąca. Nie no, wtrąca się, dobrze się wtrąca. Właśnie się wtrąciło. Kupiło od niemieckiego właściciela, który chciał sprzedać udziały w spółce i chce zarządzać. Ja nie bardzo widzę. Zwłaszcza w zakresie antymonopolowym, no bo przepraszam, tutaj ten zarzut jest... Nie no, przepraszam bardzo, no ale jeżeli spółka Skarbu Państwa, której prezes powoływany jest przez polityków, próbuje tutaj kreować 40% akcji i kreować przestrzeń medialną, jest podejrzenie, że tak jak to robi to na przykład prezes Kurski z TVP, no to przepraszam bardzo, no jest to zagrożenie jednak dla pluralizmu mediów. I to rzeczywiście trzeba się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak to będzie działać. Chyba bardziej zagrożeniem był monopol lewicowych mediów, który panował 30 lat. Powiem panu, panie redaktorze, jako lewicowiec, ja zauważyłem tego dyktatu lewicowych mediów. No przepraszam. Tu się nie ma czego śmiać, bo ja mogę na przykładzie Gdańska powiedzieć, jak w praktyce wyglądały rządy, na przykład Polska Presse, w postaci dziennika bałtyckiego, kiedy była tutaj przez dziennik bałtycki po pierwsze kasowana brutalnie konkurencja, wykupywanie i likwidowanie tytułów, czego ofiarą padł jego główny dziennik po dzienniku bałtyckim tutaj na terenie Pomorza. To jest raz, dwa, lansowanie polityki historycznej niemieckiej na terenie Gdańska. W związku z tym przykładów mógłbym mnożyć. Nie za bardzo mamy czas teraz. Pozostaje jednak faktem to, że tutaj monopol praktyczny należy jak do tej pory i to biorąc pod uwagę zasięgi medialne, mediów elektronicznych, to jeśli chodzi o opozycję, to bije na głowę prawą stronę i nawet wykupienie poprzez Orlen Polska Presse nie równoważy tej sytuacji. Daleka droga jeszcze jest do równowagi. To powie każdy, kto uczciwie, że tak powiem, analizuje polski rynek medialny. W związku z tym dodajmy jeszcze do tego wszystkiego, że to nie była decyzja państwa, to znaczy, no, w jakimś sensie państwa, powiem, sąd też jest reprezentantem państwa, ale z jednej strony państwo kupuje, a z drugiej strony państwo blokuje. W związku z tym powstaje totalny miszmasz, z którym nie wiadomo, co de facto zrobić. Dlatego mówię właśnie, że tutaj niewiele rzeczy może się udać w przypadku reformy, i w przypadku tak zwanej dobrej zmiany,
tak długo, jak sądownictwo będzie opanowane przez takich sędziów, którzy właśnie wydają tego typu wyroki. A swoją drogą, czy takie regulacje w ogóle powinny mieć miejsce? Ja jestem ciekaw, jaki będzie wynik procesu sądowego w kwestii EuroZ-u. Jestem się gotów założyć z panem redaktorem Walczakiem, o co pan redaktor sobie życzy, że będzie to wynik, będzie to postanowienie odwrotne do tego, którego wydał Urząd Ochrony Konkurencji. Czyli w tym przypadku EuroZ-u Urząd Ochrony Konkurencji zablokował transakcję, a sąd, i tutaj jestem gotów się założyć, odblokuje, podczas gdy w przypadku Orlenu sąd zablokował i nie ma zamiaru odblokować. I to jest ta drobna różnica. Oczywiście to jest spekulacja, bo to jeszcze nie nastąpiło, ale mówię, jestem gotów się założyć. Teraz chciałbym przejść do polityki międzynarodowej. Tomasz Walczak, wiem, że szczególnie interesuje się sytuacją za naszą wschodnią granicą, tam na Ukrainie. Znaczy na granicy rosyjsko-ukraińskiej, a konkretnie doniecko-rosyjskiej, bo to skomplikowany przebieg tej granicy jest w tej chwili. No, zaostrza się ta sytuacja. Stanów Zjednoczonych słyszeliśmy w serwisie o sankcjach, ale takich no, 10 dyplomatów wydalił, 16 obłożył sankcjami, 16 przedsiębiorstw rosyjskich podobnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaproponował Władimirowi Putinowi szczyt w sprawie Ukrainy. Czy to nie jest błąd, bo to z Rosji, ja czytam takie opinie i to bynajmniej nie prorządowych jakichś propagandzistów, tylko właśnie niezależnych ekspertów, że to Putin to przyjął te propozycje prezydenta Stanów Zjednoczonych jako objaw słabości. Tomasz Walczak. No jednocześnie to właśnie Biden proponuje spotkanie, z drugiej właśnie wprowadza sankcje, które, jak już słyszeliśmy też w serwicie, spotkały się z ostrą reakcją wręcz alergiczną Kremla. Pani Zacharowa ze spiska rosyjskiego MSZ, no po prostu piany na ustach dostała. Słyszeliśmy o tych groźbach karalnych niemalże wygłaszanych przez panią Zacharową pod adresem Bidena. No nie da się ukryć, że Rosja stara się jakoś testować administrację Joe Bidena, no ale to chyba jej się nie uda. No, wokół Joe Bidena są raczej ludzie, którzy na błędach początkowej kadencji Obamy się nauczyli, żadnych resetów z Rosją nie będzie. Będzie to traktowanie raczej z buta, gdzieś próbując jednak gdzieś tam utrzymać jakieś kontakty dyplomatyczne z Rosją. Więc też tak trochę traktuje tą koncentrację wojsk przy granicy z Donbasem rosyjską, jaką taką próbę wywarcia presji na Joe Bidena. Tutaj też eksperci polscy od wschodu mówią, że gdzieś grze jest rzeczywiście weto Stanów Zjednoczonych w sprawie Nord Stream 2 i to jest taka próba właśnie ugrania, wycofania się wojsk za cenę zniesienia tych sankcji, które wobec Nord Stream 2 są. No właśnie, bo tak chciałem pana redaktora zapytać, w co gra ten Władimirowicz Putin? Uhandlować, bo chyba się zgodzimy, że na taką pełnoskalową wojnę to się chyba raczej nie zdecyduje, aczkolwiek pierwszej wojny też nikt nie chciał. To oczywiście jest taki bandziorek Władimir Putin, który lubi trochę chaosu posiać w ograniczonej skali. Oczywiście nikt tam nie wjedzie wojskami do Kijowa, bo to się Władimirowi absolutnie nie opłaca. No jest to takie, jakby to ładnie nazwać, takiego człowieka jak Władimir Putin. No, taki trochę Joker z Batmana, lubi trochę jak świat płonie, lubi ten chaos siać, lubi trochę pokazać, że jakąś sprawczość ma. Ale tak naprawdę to jest oczywiście wielka słabość Rosji. Jedyne jakie argumenty Władimir Putin w ręku posiada, to jest jego armia, którą gdzieś tam w różne miejsca przerzuca i próbuje Zachodowi zaszkodzić. Nie ma żadnych narzędzi gospodarczych, które mogłyby w Zachód uderzyć. Te narzędzia ma oczywiście, mając Stany Zjednoczone, ma Europa. Sami chyba boi się ich użyć, bo cały arsenał jest rzeczywiście środków, które rzuciłyby z Władimira na kolana, gdyby... Do tego za chwilę wrócimy. Chciałem jeszcze Andrzeja Rafała Potockiego zapytać, jak on rozumie tę rozgrywkę, bo jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych proponuje spotkanie, ale jednocześnie wycofuje okręty wojenne, które miały płynąć tam w okolice Morza Czarnego, a to jest chyba...
który, znaczy o militarne przesunięcia, to jest chyba język, który Władimir Putin lepiej by rozumie niż dyplomatyczne różne sankcje i oburzenia. No Rosja swoją starą metodą zamiast siły argumentów stosuje argument siły. I teraz akurat jest właściwy czas, bowiem można sprawdzić reakcję nowego prezydenta USA na stosowanie właśnie argumentów siły, czyli tych, które Rosja najbardziej lubi stosować i tych, których się najlepiej czuje. Pytanie jest zasadne. Czy Joe Biden dobrze robi, wycofując w tej chwili, powiedzmy sobie, stwarzając pole do negocjacji, czyli robiąc krok w tył? Moim zdaniem absolutnie nie. Dziwi mnie to, że do tej pory jeszcze przy tej deklarowanej antyrosyjskości demokratów, pamiętamy przecież, jak za czasów Donalda Trumpa demokraci zarzucali republikanom, a konkretnie administracji Trumpa, uleganie Rosji. Joe Biden lansował siebie jako polityka mocno antymoskiewskiego, ale wydaje się teraz, jak obserwuję, ale przepraszam, że wejdę w słowo, ale za czasów kadencji Donalda Trumpa jakoś Władimir Putin tak nie wybierał się do Kijowa. No nie, no załóżmy, to jest, w tej chwili mamy do czynienia z papierkiem lakmusowym wystawianym przez Putina. To jest najprawdopodobniej blef, ale blef, który będzie miał swoje konsekwencje. Moim zdaniem Biden powinien, jak jest taki antyrosyjski, jak się deklarował, powinien ostro zaatakować sankcjami, czyli uderzyć w Nord Stream 2. Natomiast te wszystkie sankcje pod tytułem 10 dyplomatów wydali, spotkają się z retorsjami ze strony Rosji, ten wywali też 10 dyplomatów i taka będzie przepychanka. Putin zobaczy, że będzie mógł zrobić krok naprzód i nie daj Panie Boże, ośmielony przez tego typu ustępstwa, jak wycofywanie tych okrętów, nie daj Boże jeszcze uderzy w Mariupol i jakiś tam fragment kolejny Ukrainy zajmie, żeby z tego wyciągnąć wymierną korzyść. Ja nie jestem do końca przekonany co do determinacji administracji Joe Bidena przeciwko Rosji. Bardziej uważam to za teatr polityczny, aniżeli za realne spełnianie obietnic wyborczych, gdzie Rosja i Władimir Władimirowicz jako wróg demokracji i wolności był de facto wrogiem numer jeden. Ja to jeszcze a propos tego teatru, o którym wspomniał pan redaktor, tylko dodam, że też należy jednak traktować te działania Władimira Putina jako teatr pod własną publiczkę. Dobrze wiemy, że od paru ładnych lat już Władimir Putin nie może zaoferować dobrobytu swoim obywatelom, więc jakieś mocarstwowe substytuty tego dobrobytu próbuje im przedstawić. Z tego wynikała przecież wojna na Ukrainie, z tego wynikała interwencja Rosji w Syrii, z tego gdzieś wynika prężenie mózgu na granicy z Ukrainą, więc też musimy to trochę traktować jako desperację Władimira Putina, który też mimo wszystko traci poparcie wśród społeczeństwa. Wskaźniki popularności nie napawają optymizmem. Dawno już minęły czasy, kiedy aneksja Krymu spotkała się z absolutnym aplauzem Rosjan. I dziś też jakby pewnie by mu się nie opłacało wjeżdżać czołgami poza te granice wyznaczone między Doniecką i Ługańską Republiką tą Ludową a Ukrainą. Więc też trzeba być też na względzie, że najwięcej jest to teatru niż prawdziwej grozy sytuacji. A pan, panie redaktorze, obserwuję to. Przepraszam, jeszcze redaktora Walczaka chciałem dopytać o to, co się dzieje na Ukrainie. Na ile inna jest dzisiaj Ukraina w stosunku do 2014 roku, kiedy dali sobie zabrać ten Krym tak w zasadzie bez walki. Nie, no dzisiaj Ukraina oczywiście od paru ładnych lat z wielkim trudem próbuje odbudowywać sprawczość swojego państwa. Wiemy, że przez 20 parę ładnych lat niepodległości no to elity ukraińskie na to nie pozwalały. Gdzieś tam trudno się jest budowane. Oczywiście dziś też wygląda inaczej zupełnie armia ukraińska niż jeszcze w 2014 roku, kiedy była zupełnie niesprawca, dawała sobie łatwo dmuchać w kaszę. Dziś to zupełnie inaczej wygląda, jednak te szkolenia, jednak te inwestycje w sprzęt sprawiają, że dziś to już jest zupełnie inna armia. Nie jest tak zdominowana przez prorosyjskich oficerów,
jak było to jeszcze kilka lat temu. Tak więc bardzo powoli, ale jednak Ukraina zmierza w stronę jakiejś takiej normalności. Z wielkim trudem, no bo po tylu latach po prostu bałaganu, który zafundowali Ukraińcom ich politycy, no to nie jest, wcale takie trudne, żeby to, znaczy takie proste, żeby kraj zreformować. Ale też wiemy oczywiście, że mentalnie Ukraińcy są już zupełnie innym miejscem niż te 7 lat temu. Nie lubią Rosjan, tak jak jeszcze lubili ich parę ładnych lat temu. Więc tutaj kraj zmienił się nie do poznania absolutnie. Andrzej Rafał Potocki, panie redaktorze, a reakcje europejskie, bo no właśnie wśród tych sankcji mówiliśmy o reakcji Stanów Zjednoczonych, no ale wiadomo, że Władimir Putin bardzo szybko chyba by wszelkie awantury porzucił, gdyby Niemcy powiedzieli, że skoro tak, to my nie będziemy kontynuować z tobą biznesów i jak to będzie tu w Europie, bo wiadomo, że i prezydent Macron i Niemcy i tu tych interesów z Rosją jest całkiem sporo. Andrzej Rafał Potocki. No w Europie liczą się tylko dwa państwa, które tutaj mają coś do powiedzenia w stosunkach, o stosunkach z Rosją. To są numer jeden Niemcy, numer dwa Francja. Francja jest trochę dalej. Francja może sobie pozwolić na taki większą swobodę w tych stosunkach z Rosją, bowiem nie jest aż tak blisko tego kraju. Natomiast Niemcy tradycyjnie w sytuacji konfliktowej nabrali wody w usta, siedzą cicho i trzęsą się o to, żeby broń Boże nie uderzyły sankcje w Nord Stream 2, na którym mają zamiar dobrze zarobić. W ogóle spora część niemieckiej opinii publicznej jest bardzo prorosyjska, nie widzi w ogóle problemu Ukrainy. Uważają, tak mówię, około 40% społeczeństwa niemieckiego, tak rozumuję. Nie widzą tego, że Ukraina została najechana. Uważają, że Rosja też tam ma swoje prawa. A co za tym idzie, wzmacnia to politykę władz niemieckich, jeśli chodzi o kontrakty z Rosją. Panie redaktorze, jeśli chodzi o Nord Stream 2, ale także o inne. Musimy lądować. Czas naszego spotkania dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękuję gościom programu. Kończył Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru życzę wszystkim. I miło gościć również redaktora Tomasza Walczaka z Super Ekspresu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam redaktorze. Państwu dziękuję za uwagę. Program prowadził Adrian Stankowski. Do usłyszenia się z Państwem.